Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, kliknijcie przycisk subskrypcji, zostawcie łapkę w górę. E, witam Was w kolejnym odcinku z serii piątek z klasyką. Jest to taka seria, którą prowadzę dla Was w wakacje i która polega na czytaniu znanych tekstów z literatury polskiej. Przede wszystkim lektur, ale jak się dzisiaj przekonacie, nie tylko, które są dosyć krótkie, które czyta się bardzo dobrze i bardzo szybko. Ikke które będziemy tutaj interpretowali w kontekstach ważnych dla nas, w odczytaniu ważnym dla nas. Tutaj na mojego Instagrama Was zapraszam. Tam możecie zobaczyć całą listę lektur właśnie z tej serii, którą czytamy w tym roku w wakacje. I co tydzień na kanale pojawia się taki filmik, w którym krótko, w zasadzie tylko tak esencjonalnie, omawiam dla Was właśnie te lektury, żebyście mogli poczuć taką chęć olbrzymią do tego, żeby się e, zagłębić w ogóle w, w tę literaturę. Dzisiaj będziemy mówić o dramacie, którego nie ma w kanonie lektur szkolnych prawdopodobnie nigdy się tam nie znajdzie. Natomiast, e, jak zapewne wiecie, albo może i nie ja nie jestem e, fanką słowackiego. Uważam, że Kordian jest raczej przeciętny. Nie przypadam za nim jakoś szczególnie mocno. Zawsze byłam jednak w Timie Mickiewicz. Natomiast uważam, że Maria Stewart to jest jeden z lepszych tekstów dramatycznych w literaturze polskiej. Dlaczego o tym przekonacie się już za chwilę? Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Jakiś czas temu ja totalnie wpadłam w. wpadłam świra związanego z Szkocją. Po prostu wszystko, co było związane ze Szkocją, Paulina uwielbiała, kochała, znała, czytała i się zachwycała. E, wszystko zaczęło się w zasadzie chyba od serialu Rain, który nie jest jakimś, wiecie, wybitnym, e, górnolotnym serialem i tak dalej. Natomiast jest Taki guilty pleasure. Ja uwielbiam oglądać takie rzeczy, mnie to y, odpręża i mnie to bardzo interesuje, właśnie jeżeli seriale mają y, wątki historyczne. Są to seriale kostiumowe, y, które w jakimś tam stopniu bazują na historii. I pamiętam, że ja bardzo ten serial lubiłam, bardzo mi się on podobał, i właśnie wtedy po raz pierwszy chyba w życiu zetknęłam się z historią Marii Stewart, królowej Szkocji. E, z całą tą jej tragiczną historią. Później e, pamiętam, że mieliśmy na studiach napisać esej interpretacyjny jakiegoś wiersza, i zupełnym, naprawdę, zupełnym przypadkiem trafiłam wtedy e, na wiersz. Na wiersz Szymborski pod tytułem Ścięcie. I to był wiersz, który absolutnie, całkowitym przypadkiem trafił mi się wtedy, właśnie dotyczący tematyki związanej z Marią Stewart. W tym samym czasie też czytałam książkę Biduela, właśnie zaoferowana tą tematyką szkocką i angielską, też przy okazji królową angielską Elżbietą. Najcenniejszy klejnot, o, o której wspominałam Wam w moim filmie, którym polecałam książki do samodzielnej nauki historii. Na to wszystko oczywiście za jakiś czas przy Wyszedł serial Outlander, i tutaj e, moje serce popędziło już na e, szkockie wrzosowiska, i stałam się psychofanką e, tego tematu. E, I oczywiście. W szaleńczym pędzie poszukiwania wszystkiego, co związanego ze Szkocją, trafiłam wtedy na dramat słowackiego pod tytułem nie innym jak Maria Stewart. Właśnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli chcemy mówić o słowackim jako poecie, to nie można mu absolutnie odmówić warsztatu poetyckiego, nie można mu odmówić e, umiejętności pisarskich, ponieważ są wybitne. Natomiast jeżeli ja osobiście, i to jest moja bardzo subiektywna opinia, w tym momencie zaznaczam to, moja opinia, jeżeli ja miałabym wybierać dzieło, które lepiej oddaje ducha polskiego ze wszystkich dzieł epoki romantyzmu, to na pewno nie byłby to Kordian. Zdecydowanie bardziej trafiają do mnie, w tym przypadku dziady chociażby. Natomiast Uważam, że słowacki powinien istnieć w zupełnie innym nurcie, w tym nurcie pisania, w którym stawia w centrum kobietę. On jest mistrzem. Jeżeli mamy poszukiwać postaci kobiecych o bardzo złożonej psychologicznym, takim bardzo złożonym portrecie psychologicznym, jeżeli mamy poszukiwać e, idealnych przykładów femme fatal w literaturze, to uważam, że słowacki nie tylko w literaturze polskiej, ale w ogóle w literaturze europejskiej czy światowej naprawdę jest na topie. Bo jeżeli mamy patrzeć na te wielkie famy w literaturze, to oczywiście wszyscy pierwsze, kogo mają na myśli, mają na myśli Lady Macbeth. Natomiast Lady Macbeth w porównaniu z Balladyną wypada bardzo słabo i te wielkie, największe, tak w zasadzie fanfatal, o których chcemy mówić, to powinna być balladyna. I Maria Stewart. Dlaczego właśnie ona? Dlatego, że to jest pokazany tak niesamowicie głęboki portret psychologiczny kobiety, która jest uwikłana we własną sytuację e, emocjonalno-polityczną. E, to jest tak przepięknie e, pokazany portret takiego wewnętrznego kryzysu, który się. Kotuje w kobiecie i to jest, to jest dramat, który jak żaden inny chyba pokazuje ten dramat kobiety, którą wszyscy postrzegamy jako albo świętą męczennicę, albo e, najgorsze zło, jakie się przytrafiło. Natomiast Maria Stewart w dramacie słowackiego jest e, tak złożona, że tego się nie da jednoznacznie ocenić. I Maria Stewart to jest jeden z lepszych tekstów w literaturze polskiej, który się tak bardzo mocno, moim zdaniem oczywiście, skupia na portrecie psychologicznym kobiety i go analizuje, i nie pokazuje jej jako takiej biednej środki, który był utrwalany w literaturze polskiej. Przez wieki, wieków. Amen. Natomiast e, Słowacki wysuwa e, Marię Stuart jako kobietę na pierwszy plan. Pokazuje ją jako postać nieograniczoną, skupioną wyłącznie na jednym temacie, nie znającą się na niczym innym. E, postać, która w zasadzie nie ma nic do powiedzenia, tylko pokazuje ją jako niesamowicie inteligentną, e, która przeżywa bardzo głębokie kryzysy wewnętrzne, która przeżywa bardzo głęboko wewnętrzne. Swoją własną sytuację, e, która snuje intrygę, która jest pokazywana tak, że nie do końca nawet potrafimy ocenić, czy to jest ofiara, czy to jest e, oprawca, dlatego że ten portret kobiety jest po prostu tutaj doskonały. I e, z całym szacunkiem dla wszystkich dzieł słowackiego i z całym szacunkiem dla kordiana. Kordiana powinno się zastąpić w szkole Marion Stewart. Dlatego, że tekstów o tematyce narodowo-wyzwoleńczej i patriotycznej mamy w swoim kanonie lektur wiele, natomiast tekstów E, które są tak wybitnie zbudowane, e, które tak doskonale pokazują w ogóle czym jest dramat romantyczny, które są tak głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej i w tym symbolu romantycznym, jakim była Maria Stewart, bo Maria Stewart to był symbol romantyzmu i romantycy uwielbiali tę postać, e, nie ma i... Uważam, że to jest krzywda dla uczniów w szkole, że oni się z Marią Stuart nie zapoznają, dlatego że po prostu Marią Stuart to jest dramat, wybitny. I to jest dramat, który porusza w ogóle problem e, kobiety w literaturze, który pokazuje tę kobietę przede wszystkim. Bo kobietę do XX wieku, mówmy się, e, skutecznie pomijano. Albo przedstawiano ją jako Donna Angelicatę, jako kobietę aniołka, tło dla świata mężczyzn, albo przedstawiano ją jak Izabelę Łęcką, która jest po prostu wredna i niszczy życie biednego Wokulskiego. Natomiast Maria Stewart tutaj wychodzi na pierwszy plan i błyszczy, po prostu błyszczy, bo jest wybitna. I bardzo serdecznie każdemu, kto nie czytał tego dramatu, on jest bardzo krótki, jest doskonały. Każdemu, kto w ogóle lubi tę tematykę związaną z historią szkocką, bardzo serdecznie ten. Eee, dramat polecam do zapoznania się, dlatego, że tutaj będziecie mieli smaki związane z Faustem, będziecie mieli smaczki związane w ogóle z, z historią Anglii, z historią Szkocji, będziecie tutaj mieli takie przykłady typowe dla właśnie dramatu romantycznego i zapoznacie się ze Słowackim, który nie tylko próbuje dogonić Mickiewicza, ale sam sobie jest sterem, żeglarzem i okrętem. I jest w tym super. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, kliknijcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. I dajcie mi koniecznie znać, czy w ogóle słyszeliście na temat Mary Stewart Słowackiego. Jeżeli nie, to e, szybciutko pędźcie. Ja zapraszam Was do mojego Instagrama, tam też możecie śledzić e, całą listę piątku z klasyką i mam nadzieję, że ten film zachęci Was do tego, żeby zagłębić się bardziej w tę literaturę i poznać te zakamarki literatury polskiej, które są Wam zupełnie nieznane. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!